Witam w podcaście For the Gospel, w którym przedstawiam zdrową doktrynę dla zwykłych ludzi. Nazywam się Kosty Chin i jak zawsze chciałbym powitać naszych słuchaczy na Apple, Spotify i tych, którzy korzystają z naszego formatu podcastu wideo na YouTube. Omówiliśmy niektóre z nadużyć dotyczących działania Ducha Świętego, podstawowe przekonania, które wszyscy chrześcijanie powinni posiadać w odniesieniu do Niego i Jego dzieła, a następnie ostatnio nagraliśmy praktyczny odcinek na temat tego, jak powinniśmy odpowiadać i angażować się w relacje z Duchem Świętym w oparciu o naszą relację z Nim. A teraz w tym odcinku zostajemy praktyczni i chcę odpowiedzieć na pytanie, czy Duch Święty przemawia do nas dzisiaj. A jeśli tak, to w jaki sposób się komunikuje? To będzie pełniejszy, może nieco dłuższy odcinek niż zwykle. Więc jeśli prowadzisz samochód, to może podziel to sobie na dwie części. Myślę, że ten odcinek potrwa około 40 minut, ponieważ naprawdę chcę poprowadzić cię kilkoma różnymi ścieżkami, abyś miał pełny obraz i pełną odpowiedź na to pytanie. Myślę, że będzie to dla ciebie błogosławieństwo. Jeśli podzielisz się tym z kimś innym, nie pozostanie wiele pytań, a jeśli pozostaną, to odpowiedzi znajdziesz w mojej książce. Istnieje wiele zwrotów, strategii i wszelkiego rodzaju wskazówek od wielu chrześcijańskich i niechrześcijańskich nauczycieli, które rzekomo są pomocne w słuchaniu Boga. Przyznaję, że w dawnych latach próbowałem ich wszystkich w swojej ignorancji. Ani razu nie słyszałem Boga w sposób słyszalny, chociaż jak wszyscy ludzie miałem różne myśli i zastanawiałem się, czy mogą one pochodzić od Boga. A następnie próbowałem dowiedzieć się, które z nich są od Boga, a które nie. Doprowadziło to do mnóstwa mylących, a nawet odruchowych decyzji z twierdzeniem, czuję, że Bóg kazał mi to zrobić. I w końcu na szczęście Bóg otworzył mi oczy na to, jak mogę Go słuchać ze stuprocentową pewnością. I już nigdy nie pogrążyłem się w zamieszaniu. Chcę przeprowadzić Cię przez pierwsze cztery podejścia, których używałem, i wyjaśnić, dlaczego okazały się one całkowicie nieskuteczne i niebiblijne. Słuchając, możesz sobie pomyśleć, że o rany, to ja. Ja też tak kiedyś robiłem, albo robię tak nawet teraz. Nie mam na celu zawstydzenia Ciebie, mam tylko nadzieję, że rzuci Ci to wyzwanie i będziemy mogli wspólnie przemyśleć to biblijnie. Pierwszym z nich jest siedzenie w ciszy, dopóki Bóg nie przemówi w sposób słyszalny. Jest to strategia, której nauczyłem się od mistyków, którzy wierzą, że siedzenie w ciszy, dopóki Bóg nie przemówi w sposób słyszalny, jest rodzajem zmagania się z Bogiem, tak jak Jakub w Księdze Rodzaju 32, wersety od 22 do 32, gdzie siedzimy w ciszy i po prostu nie popuścimy, nie przestaniemy siedzieć tam jak milczący, protestujący, dopóki Bóg się nie ugnie. I teraz siedzenie w ciszy może być dobre dla spowolnienia. Mamy zajęte życie. Może być dobre do medytacji, ale mam tu na myśli głębokie przemyślenia, właściwy rodzaj medytacji nad Pismem Świętym lub pozwalając naszym umysłom przetwarzać myśli, emocje i pomysły, abyśmy mogli mądrze reagować na każdą sytuację. Siedzenie w ciszy, dopóki Bóg nie przemówi, jako rodzaj protestu lub bitwy woli, tak jakbyśmy mogli pokonać Go w grze oczekiwania, wcale nie jest tym, czego naucza nas Pismo Święte. Kiedy Jakub zmagał się z Bogiem, kontekst nie polegał na wygraniu bitwy woli, aby zmusić Boga do zrobienia tego, co chciał, lub zmusić Go do mówienia. Chodziło o upór Jakuba, którego Bóg wystawiał na próbę, a następnie o potrzebę poddania się Jakuba Panu. Drugą strategią, a może pomysłem na to, by Bóg przemówił, jest to, co nazwałbym cichym, spokojnym, delikatnym głosem. Nie wymyślam tego. Wielu ludzi mówi, słucham cichego, delikatnego głosu. Nie zawsze to było czymś, do czego dążyłem, ale istniało to dla mnie, kiedy tego potrzebowałem. A co to oznaczało? Cóż, nie do końca wiem, co to znaczyło, ale działało cuda z moimi przyjaciółmi baptystami w tamtych czasach, ponieważ nie jest to tak szalenie charyzmatyczne, jak wiesz, Bóg pojawił się w moim pokoju i powiedział mi, ale wciąż było wystarczająco nadprzyrodzone, aby wszyscy uwierzyli, że słyszę Boga w bardzo szczególny sposób. I to jest coś mistycznego. Naprawdę musisz słuchać i dostroić ucho do Jego głosu. Ten cichy, delikatny głos może być czymkolwiek, od wewnętrznego uczucia przez subtelną percepcję, po myśl, która pojawia się w mojej głowie. Wyrażenie to miało na celu przekazanie idei, że Bóg po prostu szepcze mi do ucha wskazówki, a ja muszę się naprawdę skupić, aby je usłyszeć. To tak jakby głośność w telefonie była całkowicie ściszona, a ty w pewnym sensie mówisz, Boże, czy to ty? Myślę, że to ty. Niedawno Justin Peters podzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat i ubolewał, że ewangelikanie stworzyli całą teologię słyszenia cichego, spokojnego głosu Boga na podstawie wersetu, który został całkowicie wyrwany z kontekstu i błędnie zinterpretowany.
Cichy, spokojny, delikatny głos ma jedno odniesienie w Piśmie Świętym. Interpretacja, którą ja stosowałem, była w 100% błędna. Prorok Eliasz był znienawidzony przez królową Jezabel i króla Ahaba, którzy chcieli go zabić. Po słynnej historii o Eliaszu, który wezwał ogień z nieba, aby pochłonął ofiarę na ołtarzu i pokonał proroków Baala w nadprzyrodzonej rywalizacji w pierwszej księdze królewskiej 18:20-40. Następnie Eliasz modli się o deszcz, aby spadł na ziemię w pierwszej księdze królewskiej 18:41-46. Wkrótce Jezabel wysłała wiadomość do Eliasza, że zamierza go zabić następnego dnia, o czym jest mowa w pierwszej księdze królewskiej 19. Eliasz ucieka w obawie o swoje życie. Podczas pobytu w jaskini Pan wzywa Eliasza, aby wyszedł z jaskini i usłyszał go. Pierwsza księga królewska 19, wersety od 11-15 ujawnia scenę, która się rozegrała. Znajdujemy tam wyrażenie spokojny, delikatny głos. A oto Pan przechodził, a potężny i gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed Panem, ale Pan nie był w tym wietrze. Powietrze było trzęsienie ziemi, ale Pan nie był i w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. A oto głos przemówił do niego: co tu robisz, Eliaszu? A on odpowiedział: byłem bardzo gorliwy względem Pana Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Ale Pan powiedział do niego: idź, wróć tą samą drogą na pustynię Damaszku. W tym fragmencie należy natychmiast zwrócić uwagę na to, że cichy, spokojny głos, który w większości współczesnych tłumaczeń jest tłumaczony jako delikatny szept, był rzeczywistym głosem. Nie jest to uczucie i nie jest to wrażenie, jak niektórzy wyrażają to dzisiaj. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że jest to prawdziwa rozmowa. Odbywa się ona między Eliaszem a Panem w czasie rzeczywistym. Ma tam miejsce dialog zwrotny, tak jak było to w przypadku Boga rozmawiającego w sposób słyszalny z niektórymi ludźmi w Piśmie Świętym i nie ma wątpliwości, że przemawia tu do Eliasza. Wreszcie ważne jest, abyśmy byli wiernymi uczniami tego tekstu i dostrzegali lekcje w tym, czego Bóg uczy Eliasza. To nie jest jak normatywny wzorzec, w którym wychodzisz do ogrodu i mówisz: Panie, czy to Ty, czy to jest ten cichy, delikatny głos? Nie. Bóg konsekwentnie poruszał się w potężny sposób poprzez służbę Eliasza, a działo się to głównie poprzez sensacyjne wydarzenia. W tym fragmencie autor wspomina o wietrze, ogniu i trzęsieniu ziemi, ale Pan nie był w żadnym z nich. Tym razem jego głos był słyszany poprzez delikatny głos. Bóg pokazywał, że jest Eliaszem i wciąż działa w jego życiu. Czy wyłapałeś trochę użalania się nad sobą? Ja sam tylko pozostałem, Panie. Pomordowali Twoich proroków. Bóg pomagał Eliaszowi pamiętać: jestem tutaj, działam. Jestem z Tobą. I nadal działał w życiu Eliasza, mimo że nie zawsze używał znaków i cudów, które ten widział wcześniej. Być może zdrowym przypomnieniem dla nas, gdy rozważamy historię Eliasza i nasze dzisiejsze doświadczenie, jest to, że Bóg działa w tym, co proste i subtelne, nie zawsze w tym, co sensacyjne. Bóg regularnie przemawiał do Eliasza, ale ten cichy, delikatny głos był częścią większej lekcji, której Bóg go uczył. Musimy o tym pamiętać, gdy słyszymy to wyrażenie. Trzecie to to, co nazwałbym czytaniem liści herbaty. Koncepcja czytania liści herbaty to angielski idiom, który wywodzi się ze starożytnej praktyki i była to starożytna praktyka wróżenia za pomocą wzorów w liściach herbaty na dnie filiżanki. Wiem, że brzmi to trochę pobieżnie i zabobonnie, bo tak jest. Kiedyś robiłem to na różne sposoby. Nie mówię o patrzeniu na dno filiżanki, po prostu robimy to na różne sposoby. Od postrzegania każdego małego wydarzenia jako znaku od Boga, a nawet czekania na czerwonym świetle i mówienia Bogu: jeśli chcesz, abym to zrobił, lub jeśli zamierzasz to zrobić, światło zmieni się na zielone teraz. A następnie: okej, jeszcze nie, w porządku. Teraz, okej, teraz. Okej, pozostanie zielone, jeśli taka jest Twoja wola. Pozostanie czerwone. Wiesz, po prostu próbujesz dowiedzieć się, co Bóg zamierza zrobić lub co wydarzy się w przyszłości, po prostu widząc jakiś znak. Czytanie liści herbaty to tak naprawdę tylko zabobon, to zgadywanie. Problem w tym, że może to prowadzić do katastrofalnych decyzji.
Jeśli zaufasz jakiemuś przesądnemu aktowi, do jakiego koszmaru może cię to doprowadzić? Jako wierzący, pozwólcie mi powiedzieć, że drugi list Piotra 1,19 przypomina nam, że mamy też mocniejsze słowo prorockie. Nie musisz gonić za tymi nachybił, trafił metodami, aby usłyszeć Boga. Nie musimy angażować się w tego typu mistycyzm. Bóg nie praktykuje działania poprzez ciasteczka z wróżbą, ukryte wiadomości czy nawet tajne znaki, takie jak kody Enigmy podczas II wojny światowej. Po czwarte, coś, co nazwałbym biblijną grą kciukową, w której bierzesz dwa kciuki, trzymasz Biblię i pytasz: Panie, co chcesz mi powiedzieć dobrze teraz? A następnie otwierasz się w dowolnym miejscu i czytasz dany tekst. Być może nigdy tego nie robiłeś, ale prawdopodobnie, jeśli jesteś chrześcijaninem od jakiegoś czasu lub jesteś początkującym wierzącym, myślę, że wiele osób to robiło lub nawet robi. A to, co próbujemy zrobić, to próbujemy wykorzystać Biblię, ale jest to błędny wysiłek. Patrzymy na ten pierwszy fragment, który może mówić coś o sądzie lub o Bożym gniewie, a my mówimy: nie, nie chcę tego, wypróbujmy inny fragment. A ten mówi coś o błogosławieństwie lub o tym, że Bóg nam sprzyja, a my na to: tak, to jest słowo od Pana, które przyjmuje. Tak, właśnie potoczy się ta sytuacja. Otrzymujemy nadzieję, ekscytację i zachętę, które podnoszą nas na duchu. Cóż, to nie jest sposób, w jaki to działa. Mam nadzieję, że przyznanie się przed Tobą, że kiedyś tak robiłem, zachęci Cię do przyłączenia się do mnie i pójścia dalej, a także wielu innych, którzy wiedzą, że jestem w trakcie pracy. Nie zawsze wszystko rozumiem, ale nie muszę otwierać Biblii w jakimkolwiek przypadkowym miejscu i myśleć: cóż, to musi być Słowo Boże dla mnie dzisiaj. Powinieneś czytać Biblię we właściwy sposób, czytać ją w kontekście, rozumieć, co Bóg mówi i do kogo. Ale jeśli grasz w biblijną grę kciuków, co jeśli fragment dotyczy Judasza zdradzającego Jezusa? Co jeśli kogoś umierającego, kogoś głodującego lub kogoś robiącego coś innego? Nie otrzymasz właściwego słowa od Pana, ponieważ po prostu wczytujesz się w tą sytuację, o której być może powinieneś przeczytać, ale nie zakładać, że ci się przytrafi. Bóg jest łaskawy w przekazywaniu swojego słowa, a czyni to za pośrednictwem Pisma Świętego i właśnie do tego teraz chcę przejść. Po zrozumieniu tych czterech punktów należy pojąć, że Duch Boży, Duch Święty przemawia przez Pismo Święte. Opierając się na tym, co Biblia pokazuje nam raz po raz, kiedy Duch Święty przemawia, nie ma zgadywania, nie ma dwuznacznych wiadomości, które trzeba rozszyfrować. To nie jest maszyna Enigma w Królestwie Duchowym, która pompuje wiadomości, które mają miliard różnych możliwości. A Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, która z nich jest Jego głosem, aby nie zepchnąć swojego życia z kursu i do rynsztoka. Biblia nie tylko pokazuje nam, jak Duch przemawiał bardzo wyraźnie, ale także mówi nam, jak przemawia do nas teraz. List do Hebrajczyków 1, wersety od 1 do 2 mówi: Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków, w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy. We fragmencie, który właśnie przeczytałem, autor listu do Hebrajczyków stawia Chrystusa ponad wszystkim i wszystkimi. Prorocy wykonywali swoją pracę jako głosiciele Jego objawienia, a od Abrahama do Jana Chrzciciela Bóg używał różnych środków, aby przemawiać do swojego ludu, w tym płonącego krzewu, do Mojżesza w Księdze Wyjścia 3, a nawet oślicy do Balaama w Księdze Liczb 22. Ale w tych ostatnich dniach przemówił przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jezus przewyższa każdy głos, który do nas doszedł, a Duch, pisany wielką literą, objawia Go poprzez Pismo. Słowo Chrystusa jest słyszane przez głoszenie Słowa Chrystusa. To jest z Rzymian 10:17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Słowo Boże przez Jego Syna jest ostateczne i kompletne. Apostołowie są tylko dodatkowymi rzecznikami Chrystusa. W swoich listach jedynie rozszerzają Jego temat i nie dodają żadnych nowych nauk ani spostrzeżeń, jakby wymyślali coś nowego. Przemawiają w mocy Ducha Świętego poprzez objawienie i natchnienie i przekazują nam to. I to właśnie Jezus w Ewangelii Jana 16 naprawdę jasno przedstawił ten cykl objawienia. Kiedy powiedział uczniom, że kiedy przyjdzie Duch Prawdy, czyli Duch Święty, ujawni wam pewne rzeczy,
Więc możecie myśleć o tym w ten sposób i według tego rodzaju wzoru. Duch Święty ujawnia rzeczy uczniom. Apostołowie, gdy głoszą Pismo Święte, piszą Pismo Święte i głoszą Słowo Pana. Ale skąd to pochodzi? Od Chrystusa. I ostatecznie Jezus mówi, że Ojciec dał mi wszystko, ujawnię to Duchowi Świętemu, a On ujawni to wam. Istnieje ten trynitarny wzór, w którym Bóg wyraźnie mówi, a apostołowie będą to głosić ludziom. Spójrz, nie ma w tym nic subiektywnego. Bóg obiektywnie się objawił, obiektywnie natchnął autorów Pisma Świętego, a oni obiektywnie przekazali to poprzez werbalne, pełne natchnienie. Kiedy głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa zgodnie z Pismem Świętym, kiedy głosimy Pismo Święte w jego prostym i czystym znaczeniu, kiedy czytamy Pismo Święte i modlimy się Pismem Świętym, Duch przemawia, ponieważ Pismo Święte jest jego objawionym głosem. Głos Ducha i objawione Słowo Boże nigdy nie powinny być od siebie oddzielone. Ludzie robią to cały czas, mówią, czuję, że Duch do mnie mówi, lub czuję, że Bóg mi mówi. I to nie jest zgodne z Pismem Świętym, jest całkowicie oddzielone. Lub mówią, no wiesz, mamy Biblię, która jest świetna, ale tak naprawdę tęsknię za tym, aby Bóg do mnie przemówił. Odrzucają ideę, że Bóg przemówił przez Pismo Święte i to wystarczy. Dlatego pierwszy list Jana 4:1 mówi wierzącym, badajcie duchy. Będzie wiele fałszywych duchów, będzie wiele oszustw, które będą chlebem powszednim i będą się rozprzestrzeniać. Jest to próba ciemności, aby odwrócić uwagę i zwieść wierzących i ma na celu utrzymanie niewierzących w zaślepieniu, z pewnością przez mroki szatańskich planów. Jedynym sposobem na walkę z tego rodzaju duchową wojną, aby zobaczyć ślepych niewierzących zbawionych, i zobaczyć wierzących ustawionych na kursie światła, co oznacza lampę prawdziwego głosu Boga, musisz udać się do Słowa. To jedyne źródło, aby usłyszeć Boga. I jeśli jest jedna rzecz, którą można wynieść z tej serii o Duchu Świętym lub mojej książki Knowing the Spirit, jest to, że duchowe prowadzenie i kierowanie naszym życiem nigdy nie będą oddzielone od Słowa. Pismo Święte jest miejscem, w którym objawia się Jego głos. Jeśli chcesz usłyszeć, jak przemawia Duch, czytaj Biblię. Jak Justin Peters i wielu innych mądrze powiedziało, jeśli chcesz usłyszeć Ducha mówiącego głośno, czytaj Biblię na głos. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty przemawiają w sposób słyszalny, gdy Biblia jest czytana lub mówiona w sposób słyszalny. Teraz oczywiście pojawiają się pytania praktyczne i właśnie do nich chcę się teraz odnieść. Otrzymuję je cały czas jako pastor i ważne jest, aby odnieść się do nich w biblijny sposób. Oto kilka, które osobiście usłyszałem w zeszłym roku. Dobrze, a co z tą myślą, którą miałem, żeby zadzwonić do tej osoby i sprawdzić, co się z nią dzieje i okazało się, że to był idealny moment? Albo jak wytłumaczysz czas, w którym miałem wrażenie, że nie mam iść do sklepu, a potem, wiesz, zdarzył się ten nieszczęśliwy wypadek i wiedziałem, że nie miałem tam dzisiaj iść. Doszło do poważnego wypadku na ulicy, którą bym jechał. Być może inna osoba powiedziałaby, czułem, że Bóg przemówił do mojego serca, aby skonfrontować się z kimś w jego grzechu, a on okazał skruchę. Wiesz, rozmawiałem z nim o tym i to całkowicie zmieniło jego życie. Jak możesz zaprzeczyć, że nie usłyszałem tego od Pana w tej sytuacji? Następny przykład. Pewnego razu wiedziałem w głębi serca, że mój przyjaciel spotyka się z niewłaściwą osobą, więc powiedziałem mu o tym, a on ostatecznie z nią zerwał i okazało się, że jest teraz rozwiedziona. Wiesz, Duch wyraźnie do mnie przemówił i uchroniłem jego przyszłość przed bólem. Uważam, że odpowiedź na wszystkie te pytania jest bardzo prosta. Czy wierzący są świątynią Ducha Świętego i świętym mieszkaniem Boga? Odpowiedź brzmi tak, zgodnie z pierwszym listem do Koryntian 3:16, drugim listem do Koryntian 6:16, pierwszym listem Piotra 2:4-5 i wielu innych fragmentach. Czy więc wierzący są tymi, którzy mają w sobie Boga, posiadają umysł Chrystusa i otrzymali duchowe oczy, aby widzieć to, czego duchowo niewidomi nie widzą? Tak, według pierwszego listu do Koryntian 2:16 wszyscy wierzący mają zdolność rozróżniania rzeczy duchowych. Jesteśmy zamieszkani przez Ducha Świętego, mamy umysł Chrystusa, jesteśmy pod kontrolą Ducha Świętego, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, w wyniku czego jesteśmy prowadzeni przez Ducha, ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi. Oto logika, którą chciałbym Ci przedstawić. Jeżeli jesteśmy napełnieni Duchem, mamy umysł Chrystusa, jesteśmy pod potężnym wpływem Ducha.
Dlaczego nie mielibyśmy myśleć zgodnie z tym, do czego wzywa nas Pismo Święte? Dlaczego przy podejmowaniu decyzji nie mielibyśmy nasycać się perspektywą honorującą Boga? Dlaczego nie mielibyśmy być biblijnie logiczni w tym, że myślimy o naszych braciach i siostrach w Chrystusie? Jesteśmy połączeni z ciałem Chrystusa. Więc oczywiście, że pomyślisz, cóż, on nie powinien się z nią spotykać lub naprawdę martwi się o nich i grzech, z którym mają do czynienia. To właśnie robią wierzący. Jeśli jesteśmy napełnieni Duchem i chodzimy według Ducha, to czy nie powinniśmy konsekwentnie myśleć o innych wierzących i o tym, jak możemy służyć, jak możemy dawać i gdzie możemy pomóc? Czy może być tak, że pewnego dnia pomyślimy, iż po prostu nie pójdziemy do sklepu i to Pan poprowadzi nas tego dnia? To nie tak, że Bóg nam to powiedział. Po prostu zdecydowaliśmy się tego nie robić i to Pan w Bożej opatrzności zarządził naszymi krokami. Dlaczego? Ponieważ byliśmy zajęci sprawami Ducha, o których mówili z do Galacjan 5:16. I nawet jeśli wierzymy, że jakaś myśl przyszła nam do głowy, ponieważ Duch Święty wypełnił nasz umysł, to wciąż nie jest to Jego słyszalne przemawianie do nas. To po prostu idealnie pasowałoby do kategorii z listu do Efezjan 5:18, ale bądźcie napełnieni Duchem. To znaczy, że jest to po prostu poddanie się Duchowi Świętemu krok po kroku. Tak więc istnieją stuprocentowo niezawodne sposoby, aby być prowadzonym przez Ducha i nigdy więcej nie zastanawiać się ani nie błądzić w zamieszaniu. Numer jeden to po prostu pozwolić, by Słowo Chrystusa zamieszkało w tobie obficie. To list do Kolosan 3:16. Możesz wyeliminować zgadywanie słuchania mowy Ducha, możesz wypełnić swoje życie Pismem Świętym. W zasadzie do tego stopnia, że będzie wychodzić z twoich porów i wiesz, co robić, znasz wolę Bożą. Wiesz, jak reagować wobec kogoś w danej sytuacji, wiesz, kiedy żałować za własny grzech i po prostu chodzisz w mądrości słowa, ponieważ jesteś nim tak wypełniony. Nie musisz mówić, cóż Pan naprawdę mówi mi teraz. Po prostu powiedz, jestem tak wypełniony Słowem Bożym, a to, co przychodzi mi na myśl, to fragment, który czytałem lub fragment, którego się nauczyłem lub zapamiętałem. I to jest to, do czego czuję tak silne przekonanie, że powinniśmy zrobić. Z powodu tego, co mówi Słowo Boże. Po prostu powiedz w ten sposób. Muszę zachęcić cię do przemyślenia swojego języka. Wiem, że ludzie powiedzą, to czepialstwo, wyluzuj Kosti. Nie, ponieważ możesz naprawdę wprowadzać ludzi w błąd. Gdy zaczniesz mówić w określony sposób o głosie Boga, tak, aby ktoś pomyślał, że nie słyszy Boga w ten sam sposób, więc musi być obywatelem drugiej kategorii. Uwielbiam to, co Paul Washer powiedział kiedyś, że należy być tak nasyconym Pismem Świętym, że kiedy cię skaleczą, krwawisz Biblią. Kiedy Słowo Boże mieszka w nas obficie, przepełnia nas boska prawda, która zapewnia nam boski kierunek. Rozważ słowa Psalmu 119, wersety 15 i 16. Psalmista mówi, rozmyślam o Twoich przykazaniach i przypatruję się Twoim drogom, rozkoszuję się Twoimi prawami i nie zapominam Twoich słów. Jeśli poświęcisz się Pismu Świętemu, Duch przemówi do ciebie za jego pośrednictwem. Bardzo proste, bardzo jasne. Numer dwa. To nie tylko list do Kolosan 3:16 poprowadzi cię i ukierunkuje tak dobrze, ale proś Ducha Świętego, aby cię napełnił i pomógł ci poddać się w posłuszeństwie. Dlaczego to mówię? Ponieważ możesz czytać list do Kolosan 3:16 przez cały dzień. Możesz być wypełniony wiedzą, możesz go słyszeć i możesz go znać. Ale czy to robisz? Widzisz, tak wiele razy ludzie mówią o słuchaniu głosu Boga i o tym, co Bóg chce, aby zrobili, ale nie są posłuszni Bogu nawet w podstawowych sprawach. Powinniśmy więc prosić Ducha Świętego o pomoc, abyśmy żyli w uległości, abyśmy żyli, jak mówi Efezjan 5:18. Tak więc podczas gdy Słowo Chrystusa mieszka w nas obficie, nawykiem jest posłuszeństwo Jego Słowu. Są ludzie, z którymi może miałeś do czynienia. Wiem, że ja mam takich ludzi w swoim życiu i mam nadzieję, że moje życie jest takim wzorem, ale po prostu podejmują oni dobre decyzje i konsekwentnie chodzą w prawdzie. Nikt nie jest doskonały, ale wydaje się, że doświadczają błogosławieństw Bożych, których pieniądze nie mogą kupić, a ten świat nie może ukraść. Wydaje się, że mają błogosławione życie, ale na sposoby, które naprawdę mają znaczenie, a nie jakieś materialne rezultaty fizyczne. Dlaczego? Prawdopodobnie mają silne życie modlitewne. Najprawdopodobniej są oni poddani, chodząc codziennie napełnieni Duchem. Najprawdopodobniej nie tylko słuchają Słowa Chrystusa i czytają Słowo Chrystusa, ale chcą być posłuszni Słowu Chrystusa. Myślę, że w ten sposób możemy, jak wolisz, słuchać Boga poprzez Jego Słowo.
A następnie bardziej konsekwentnie robić to, co słyszymy od Boga w Jego Słowie. I nie musimy rozmawiać o tych wszystkich przypadkowych rzeczach, o których myślimy lub czujemy, że Bóg każe nam robić, ale po prostu postępować zgodnie z Jego wolą, która została już objawiona w Piśmie Świętym. Wierzący napełniony Duchem Świętym będzie głodny Słowa Bożego i nie będzie miał problemu z usłyszeniem Jego głosu poprzez Jego Słowo i byciem Mu posłusznym. Po trzecie, módl się o Bożą mądrość z wiarą. List Jakuba 1:5 to jeden z moich ulubionych fragmentów. Usłyszysz wiele dziwnych nauk, że jeśli zrobisz to przez wiarę lub uwierzysz w tamto przez wiarę, to Bóg to zrobi. Nie, to nie jest Ewangelia dobrobytu, ale jest to piękna gwarancja mądrości, czyli jedna rzecz, o którą możesz prosić w wierze. Może poza zbawieniem, w którym żałujesz za swoje grzechy i prosisz Pana o przebaczenie. Wszystko to jest oczywiście w wierze, ale są to rzeczy duchowe. Jedną z największych Bożych nagród płynących z Jego dobroci i miłości do nas jest list Jakuba 1:5. Jest to modlitwa, która jest prośbą o mądrość. Posłuchaj, co pisze Jakub. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkiemu obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Spójrz na tę zintegrowaną obietnicę od Boga. Jest to obietnica od Pana, która ma warunek. Jeśli poprosisz o mądrość w wierze, wierząc, że On ją zapewni, On to zrobi. Ile razy słyszymy, jak ludzie mówią, chciałbym tylko usłyszeć Boga i o, czuję, że słyszę Boga. Czuję, że Pan przemówił do mojego serca. Myślę, czuję, słyszałem. Wszystko to, a nawet nie prosimy Go o mądrość. Jakub mówi o mądrości na czas próby. Myślę, że trzeba to połączyć kontekstowo z wersetami od 2 do 4. I nawet w tym jest taka wielka prawda. Przechodzimy przez chorobę, próbę lub ból, rzeczy, które spotykają nas w życiu. Nie zrobiliśmy nic, aby na to zasłużyć i myślimy, człowieku, po prostu chciałbym, aby Bóg pokazał mi, co robi, lub powiedział mi, co robi, lub powiedział mi, co chce, abym ja zrobił. Po prostu chciałbym, aby Bóg przemówił do mnie pośród tej próby. Jakub mówi w wersecie 5, proście Go o mądrość, a On ją wyleje. Nie musisz zastanawiać się i próbować odczytywać liści herbaty na temat tego, co On robi, mówi lub chce, abyś zrobił pośród próby. Idź do Jego Słowa i przyjdź do Niego w modlitwie, a On wyleje na ciebie mądrość. Czy zauważyłeś wspólny mianownik słyszenia Boga, słyszenia, jak przemawia Duch Święty we wszystkich tych przykładach, które Ci podałem? Pismo Święte. Wszystko wraca do Słowa Bożego objawionego przez apostołów i proroków, abyśmy byli budowani jako żywe kamienie na fundamencie Chrystusa. Kiedy zdecydujesz się sięgnąć do Pisma Świętego, aby usłyszeć, jak przemawia Duch Święty, zawsze będziesz podążał we właściwym kierunku. Teraz, aby w pewnym sensie zbudować równowagę, chcę wyjaśnić wprowadzające w błąd zwroty, o których wspomniałem kilka razy, ale chcę je krótko omówić. Nie zakładam, że znam motywy ludzi, którzy ich używają, ani nie wyśmiewam nikogo za ich wypowiadanie, nawet jeśli naśladuję niektóre z nich. W zasadzie naśladuję to, co kiedyś robiłem i staram Ci się dać ilustrację i obraz tego. Myślę, że ignorancja, być może brak solidnego nauczania, słaba semantyka, wszystko to może prowadzić do użycia następujących zwrotów. Staramy się wyrazić, jak czujemy, że Duch Święty czasami nas prowadzi. Jednym z nich jest, czuję, że Bóg mi powiedział. Czuję, że Bóg mi powiedział. Drugie, Pan przemówił do mnie poprzez wrażenie. Mówimy, że Pan przemówił do mnie poprzez wrażenie. I trzeci, Bóg przemówił do mojego serca i powiedział. Następnie mówimy, co czujemy, że Bóg powiedział do naszego serca. Możesz uznać to za czepialstwo, ale każdy z nich przekazuje bardziej subiektywną mgłę niż biblijną jasność. Rozumiem, że wszyscy przyswajamy sobie praktyki lub powiedzenia w ciągu chrześcijańskiego życia, ale ważne jest, aby wyrażać rzeczy dokładnie, aby nie przedstawiać Boga w fałszywym świetle lub nie powodować, że inni potkną się w ignorancji, a nawet błędzie. Pamiętaj, że celem jest poznanie głosu Ducha i bycie prowadzonym do Jego woli z najwyższą dokładnością. A jeśli szukałeś Jego wskazówek w Piśmie Świętym i podjąłeś decyzję, nie ma absolutnie żadnej potrzeby mówić, że czujesz, że Bóg ci powiedział, ponieważ wiesz, że Bóg ci powiedział. Zrobił
to przez swoje słowo. On nie przemówił do twojego serca i nie powiedział czegokolwiek. Przemówił przez swoje słowo, a twoje serce zostało poruszone pasją, by być mu posłusznym. Chciałbym, abyś rozważył zastąpienie wszelkich mylących zwrotów jednym prostym wyrażeniem za każdym razem, gdy ogarnia cię silne przekonanie o zrobieniu czegoś zgodnie z Pismem Świętym, które uważasz za prowadzenie Ducha Świętego. Śmiało powiedz, mam głębokie przekonanie o, wypełnij puste miejsce, z powodu Słowa Bożego i wierzę, że jest to właściwa decyzja. Albo powiedz, mam silne przekonanie, że powinniśmy to zrobić, ponieważ Bóg tak jasno wyraża to w swoim Słowie. Stosując takie podejście, nie tylko poczujesz się bardziej pewny swojej decyzji, ale także pomożesz innym poprzez swój przykład życia opartego na duchu. Ale co z sytuacją, gdy akurat nie czytasz Biblii, a przychodzi ci do głowy jakaś myśl lub sen? Zastanawiasz się, czy ten pomysł pochodzi od Ducha Świętego? Zawsze. Mam na myśli zawsze. Idź do Pisma Świętego i przefiltruj to tam przez Jego głos. Filtruj każdą myśl przez Słowo Boże. Jeśli okaże się, że twoja myśl była zgodna z Pismem Świętym, po prostu podziękuj Panu za sposób, w jaki Jego Słowo nasyca twoje życie tak bardzo, że twoje myślenie, nawet gdy akurat nie czytasz Biblii, stało się zgodne z Jego Słowem. Wiesz, że tak powinno się dziać przez cały czas. Wypełniasz swoje życie Jego Słowem, idziesz przez swój dzień i może nie masz tam swojej Biblii, nie czytasz w tym momencie Pisma Świętego, ale myślisz mądrze, z jasnością i kierunkiem, ponieważ On przemówił do ciebie przez swoje Słowo. Czasami przychodzą myśli, które są zgodne z Pismem Świętym. Myślisz o fragmentach, które zapamiętałeś i mądrości, co robić. A wszystko to Bóg mówi do ciebie przez swoje słowo, ponieważ już przemówił. Nie musimy mówić, Pan mówi mi list do Rzymian 8:28. Nie. Wystarczy, że powiemy, że Bóg już nam powiedział w liście do Rzymian 8:28. To bardzo pomocne rzeczy. Jestem pewien, że w twoim życiu i w moim życiu będzie wiele przypadków, w których Bóg zrobi coś niezwykłego. To po prostu Boża opatrzność, a my spojrzymy wstecz i powiemy, że Pan prowadził każdy mój krok. Chwała Bogu. Kiedy idziesz w zgodzie ze Słowem, tak wiele wydarzy się w twoim życiu, że zwiększy to twoją pewność, aby nadal opierać każdą podejmowaną decyzję na Słowie. Czy Duch Święty przemawia? Tak, przemawia przez Pismo Święte. Czy możesz z ufnością podążać za Jego głosem i Jego wolą? Tak, gdy jesteś napełniony Pismem Świętym. W następnym odcinku chcę porozmawiać o jedności ducha i o tym, że niezależnie od tego, jakie mamy poglądy na ten temat, jedność jest osiągalna, a nawet powinna być bardziej normalna, gdy jesteśmy wypełnieni Duchem Świętym. Jak zawsze dziękuję za słuchanie, oglądanie, udostępnianie i wspieranie. Mam nadzieję, że ta seria i wszystkie zasoby For the Gospel są używane przez Pana, aby pomóc Ci stać się silniejszym, bliższym i wyraźniejszym w Twojej relacji z Panem. A jeśli chodzi o tę serię, to z samym Duchem Świętym. Wrócę z kolejnym odcinkiem. Żyjcie dalej dla Ewangelii. Możesz mieć czynny udział w mojej służbie poprzez wspieranie mojego kanału modlitwą, subskrypcją i lajkami. Platforma YouTube posiada algorytm rekomendacji, który odpowiada za to, czy i ilu użytkownikom dane treści będą wyświetlane i polecane. Twoje zaangażowanie jest więc bardzo ważne. Jeśli chcesz wesprzeć mnie dodatkowo, to zapraszam Cię do zostania moim patronem na Patronite. Dzięki temu uzyskasz dostęp do większej ilości materiałów i filmów wideo. Dziękuję za wszystkie miłe słowa, modlitwę i pomoc. Niech Ewangelia Jezusa Chrystusa dociera do jak największej ilości osób.